Witajcie moi drodzy. Dziś chciałbym przedstawić Wam poruszającą historię Michała. Jednocześnie zachęcam do kliknięcia łapki w górę oraz subskrypcji. Zajmuje to tylko chwilę, a dzięki temu wspieracie moją twórczość. Michał był miłym, przystojnym, a zarazem nieco skrytym mężczyzną. Pochodził z Chełma. To miasto jest położone w województwie lubelskim. Aktualnie liczy około 65 tysięcy mieszkańców. Jest trzecim co do liczby ludności miastem w tym województwie. Stamtąd można w krótkim czasie dotrzeć na Ukrainę, ponieważ odległość do granicy wynosi około 20 km. Właśnie w tym mieście mieszkał prawdopodobnie z matką oraz starszym bratem. Uczęszczał do liceum, miał swoje grono znajomych. Nie był konfliktowy i nie stwarzał nigdy problemów swojej matce. Był spokojnym i rozważnym nastolatkiem. W domu często lubił czytać książki i grać na gitarze. Zamiłowanie do muzyki dzielił wraz z bratem, który potrafił grać na keyboardzie oraz harmonijce. Nie był skorym do poznawania nowych znajomości. Często spotykał się z osobami, które dobrze znał i miał do nich zaufanie. Gdy ukończył liceum, to jak każda młoda osoba w tym wieku, zaczął zastanawiać się nad swoją przyszłością. Miał kilka pomysłów. Chciał zwiedzić wiele miejsc, m.in. pojechać w góry i nad morze. Czuł, że to jest odpowiedni moment na takie decyzje. Zaczął też coraz częściej myśleć o wyprowadzce. Jego kolega z liceum zamieszkał w odległym Cieszynie. To miasto położone jest w województwie śląskim. Leży na granicy Polski z Czechami. Stamtąd do Chełma jest około 500 km. Michał coraz częściej był namawiany przez swojego kolegę, aby tam przyjechał. Młodemu mężczyźnie odpowiadała taka propozycja. Pragnął wyrwać się z tego miasta i chciał zobaczyć coś innego. Mimo że Cieszyn nie jest dużym miastem, bo liczy około 35 tysięcy mieszkańców, to jest w nim dużo ofert pracy. Miejscowość położona jest w dobrej lokalizacji. Poza tym dobrze jest tam rozwinięty transport drogowy oraz kolejowy. Przed Michałem świat stał otworem. Wyjazd do Cieszyna dałby mu więcej swobody, ale i też nauczyłby go samodzielności. Młody mężczyzna zdecydował się więc opuścić rodzinne progi. Na odchodne w rozmowie z matką stwierdził, że taki wyjazd dobrze mu zrobi. Był przekonany, że znajdzie tam szybko pracę. Dzięki temu odłoży trochę gotówki, a także będzie mógł więcej podróżować i pozna nowe miejsca. Mówił również, że potrzebuje takiej swobody, ponieważ w przyszłości miał zamiar pójść na studia. Po przeprowadzce dość szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości. Choć z początku jego znajomy pomagał mu w wielu kwestiach, m.in. znalezienia pracy. Przez to Michał miał nieco łatwiej i nie czuł się samotny. Niebawem podjął pracę jako szlifierz. Firma znajdowała się nieopodal Cieszyna, w czeskim Trzyńcu. To miasto liczy około 35 tysięcy mieszkańców. Położone jest jakieś 15 km dalej od aktualnego wówczas miejsca zamieszkania młodego mężczyzny. W kolejnych miesiącach radził sobie całkiem nieźle. Pracował, poznał nowych ludzi, czuł się odpowiedzialny za własne decyzje. Gdy miał trochę czasu w tygodniu, to rozmawiał ze swoją matką na Skype'ie. Zawsze miał z nią dobry kontakt. Czasami w weekendy przyjeżdżał w swoje rodzinne strony. Na miejscu chętnie odwiedzał znajomych, ale i też sporo czasu spędzał z rodziną. Przeprowadzka i samodzielne życie nie wpłynęło negatywnie na jego charakter czy postępowanie. Nadal był spokojny i ułożony. Małymi krokami realizował swoje cele i cieszył się życiem. I tak mijały kolejne miesiące. Na początku 2016 roku Michał wziął pożyczkę na kwotę 17 tysięcy złotych. W Cieszynie mieszkał już prawie 3 lata. Przez ten czas poznał wiele osób, m.in. o kilka lat starszego Łukasza. Wspólnie pracowali w jednym zakładzie pracy. Mężczyzna ten wzbudzał w nim zaufanie. Z czasem Michał zaczął opowiadać mu coraz więcej o sobie. Mówił, że marzy mu się motocykl. Opowiadał też, że chciałby zwiedzić trochę świata. Wkrótce Łukasz zaproponował mu wspólny dwutygodniowy wyjazd na wakacje do Hiszpanii. Mówił też, że można kupić tam motocykl w dobrym stanie i w przyzwoitej cenie.
Michałowi spodobał się ten pomysł. Miał już trochę gotówki, ponieważ niedawno wziął pożyczkę. Prawdopodobnie dlatego, by kupić motocykl. Jednocześnie kusiła go propozycja wyjazdu w ciepłe kraje. W kolejnych tygodniach jeszcze bardziej nastawił się na dwutygodniowy wyjazd za granicę. W rozmowach ze swoją matką tłumaczył, że chce tam pojechać wraz z kolegą, jego żoną i dzieckiem. Nie ukrywał również tego, że wziął pożyczkę, którą potencjalnie chciał przeznaczyć na zakup motocykla. Wakacje, na które miał pojechać wraz ze znajomym i jego rodziną, nie wzbudzały podejrzeń jego matki. Nic nie wskazywało na to, by chciał coś ukryć bądź zataić. Zresztą Łukasz prawdopodobnie zapewniał go, że pojadą w takim właśnie gronie. Jednak jak później się okaże, było zupełnie inaczej. 1 kwietnia 2016 roku Michał wyszedł z mieszkania, które wynajmował z kolegą w bloku na osiedlu Piastowskim. Tego dnia miał pojechać na planowane już od dłuższego czasu dwutygodniowe wakacje. Miał przy sobie dwie spakowane torby, był przygotowany na wyjazd. Tego dnia kontaktował się ze swoją matką. Wówczas potwierdził, że dotarło na jego konto 3000 zł, które przelała mu poprzedniego dnia. Jego bliscy i większość znajomych wiedzieli, że właśnie dziś miał wyjechać do Hiszpanii. Jednak mijały kolejne godziny, a mężczyzna już z nikim się nie kontaktował. Po kilku dniach bliscy Michała byli bardzo zaniepokojeni tą sytuacją. Mieli coraz to gorsze przeczucia. Nie wiadomo było, czy jest on faktycznie na wakacjach. Po ponad 2 tygodniach zdenerwowana matka zgłosiła zaginięcie syna na policję. Zaczęła też szukać go na własną rękę. Przyjechała do Cieszyna i próbowała się dowiedzieć czegoś więcej. Rozwieszała kartki z jego zdjęciem i opisem. Pytała wiele osób i miała nadzieję, że ktoś go widział. Tymczasem funkcjonariusze podjęli się wszelkich starań, aby ustalić, co stało się z 23-letnim wówczas Michałem. W dość krótkim czasie sprawdzono, że nie opuścił on w tym czasie granicy kraju. Przesłuchano wiele osób. W śledztwie ustalono, że w dniu zaginięcia wypłacił z konta 20 tysięcy złotych. Pojawili się również świadkowie, którzy widzieli go 1 kwietnia około godziny 22 w oddalonym o 15 km od Cieszyna Ustroniu. Wtedy wsiadał z kimś do auta obok Miejskiego Domu Kultury. Niestety nie wiadomo, w jaką stronę pojechali. Tego wieczoru był również widziany w owej miejscowości w jednym z lokali gastronomicznych. W śledztwie został przesłuchany także 31-letni Łukasz. Służby zdawały sobie sprawę, że mężczyzna miał z nim w ostatnim czasie dobry kontakt. Świadczyły o tym wykazy połączeń na billingach. 31-latek przyznał się, że tego dnia widział się z nim, ale nic więcej nie był w stanie im pomóc. Policja nie mogła udowodnić mu jakichkolwiek podejrzeń, ponieważ miał alibi, które potwierdził jego kolega Sebastian. Niestety w kolejnych dniach nie udało się odnaleźć Michała. I tak zaczęły mijać kolejne tygodnie. Przez ten czas śledczy próbowali ustalić nowe fakty, jednak bez rezultatu. Natomiast bliscy Michała wciąż go szukali i mieli nadzieję, że się odnajdzie. Sprawdzali wszystkie opuszczone budynki. Chodzili wzdłuż rzek, przeszukiwali okoliczne pola i miejscowości, wypytywali ludzi oraz rozwieszali zdjęcie. Jego matka postanowiła również sprawdzić bilingi rozmów, jakie wykonał i odebrał przed zaginięciem. Poprosiła więc operatora o wykaz połączeń. Najbardziej interesowały ją ostatnie miesiące. Kobieta wydrukowała łącznie ponad 40 stron, na których znajdowało się wiele numerów. Zdecydowała się wszystkie skrupulatnie sprawdzić. W trakcie dało się zauważyć, że najwięcej połączeń było odbieranych i wykonywanych z jednym numerem. Gdy zadzwoniła do tej osoby, okazało się, że jest to wcześniej wspomniany Łukasz, jego kolega. Mężczyzna wyjaśniał, że miał z nim w ostatnim czasie dobry kontakt. Podczas dalszej rozmowy matka zaproponowała mu spotkanie w restauracji w Ustroniu. Było to miejsce, gdzie ostatni raz widziany był jej syn. W niedługim czasie doszło do spotkania. Łukasz wyjaśniał, że ostatnio spędził z nim sporo czasu. Opowiadał, że razem chodzili na basen i paintball. Rozmawiali na wiele tematów.
Wówczas wyglądał na trochę zdenerwowanego. Jednak stanowczo twierdził, że nic nie wie, co stało się z Michałem. Deklarował również pomoc w poszukiwaniach. Na koniec w dość zmieszany sposób tłumaczył, że Michał pożyczył od niego 100 zł. Niestety ta rozmowa nie przyniosła żadnych zmian. Do sprawy włączył się również detektyw Rutkowski, który przypuszczał, że mogło dojść do uprowadzenia, a nawet zabójstwa. Wypłata 20 tysięcy złotych mogła wskazywać, że ktoś dopuścił się przestępstwa na tle rabunkowym. Według niego inne scenariusze były mało prawdopodobne. W kolejnych tygodniach pracownicy jego biura trafili na pewien trop. Ustalili, że Łukasz ma problemy finansowe i obraca się w przestępczym środowisku, w którym to dochodzi do handlu narkotykami. Zostały o tym poinformowane służby. Rozpoczęto więc dokładną analizę. Bacznie przyglądano się środowisku Łukasza. W połowie grudnia, czyli po ponad 8 miesiącach, nastąpił przełom w tej sprawie. Przesłuchano nowe osoby. Jednym z nich był 23-letni Leszek. Jak się okazało, mężczyzna był siostrzeńcem Łukasza. W toku przesłuchania był bardzo zdenerwowany. Nagle w trakcie rozmowy wyznał śledczym całą prawdę o rzekomym zaginięciu Michała. Wyjaśnił, że to on wraz ze swoim wujkiem Łukaszem wywieźli późnym wieczorem Michała z Ustronia. I tutaj chciałbym przedstawić wam najbardziej prawdopodobny przebieg tego zdarzenia. 1 kwietnia Michał był przygotowany na wyjazd do Hiszpanii. Tego dnia wypłacił z konta 20 tysięcy. Następnie Łukasz zaproponował mu, aby przyjechał do oddalonego kilkanaście kilometrów Ustronia. Niedługo potem tam dotarł. Doszło do spotkania. Michał wówczas zapoznał się z jego siostrzeńcem Leszkiem. Kolejną część dnia spędzili w tej miejscowości. Wszyscy dobrze się bawili. Przebywali w lokalu gastronomicznym. Jedli i spożywali alkohol. Następnie przenieśli się w okolice Miejskiego Domu Kultury. Robiło się już późno, około godziny 22:00. Wszyscy wsiedli do auta i pojechali w kierunku Dębowca. Dębowiec to nieduża miejscowość, położona około 15 km na północny zachód od Ustronia. I właśnie w tej miejscowości mieli rzekomo z kim się spotkać. Lecz nagle zatrzymali się. Do Dębowca było już blisko. Wokół nie było żadnych zabudowań, a obok drogi rozciągały się pola i lasy. Wtedy też wszyscy wysiedli z pojazdu i udali się na okoliczne pola. Niestety, po chwili, doszło tam do tragedii. W pewnym momencie Łukasz i Leszek wyciągnęli młotki i zaczęli bez skrupułów okładać bezbronnego Michała. Zostało zadane mu wiele ciosów. W krótkim czasie stracił przytomność i nie dawał już jakichkolwiek oznak życia. Wówczas mężczyźni przeciągnęli go do lasku znajdującego się nieopodal. Tam mieli już przygotowany dół, który wykopali 2 dni wcześniej. Natomiast w aucie mieli także ukryte łopaty. Na miejscu wrzucili ciało, a następnie je zasypali. Po czym wrócili do auta i odjechali. Leszek podczas zeznań twierdził, że już od dawna gryzło go sumienie i miał zamiar o tym powiedzieć. Tłumaczył, że to Łukasz namówił go do tego czynu. Twierdził również, że 31-latek zapłaci mu za to 5 tysięcy złotych. Wszystko wskazywało, że to kwestie finansowe skłoniły młodego mężczyznę do popełnienia tak okrutnej zbrodni. I to właśnie Leszek zaprowadził funkcjonariuszy do miejsca, w którym ukryli ciało. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano Łukasza. Przedstawiono mu wszystkie zarzuty. Podczas przesłuchania 31-latek twierdził, że to Leszek tak naprawdę jest wszystkiemu winien. Uważał, że to właśnie on wpadł na tak brutalny plan. Jednak według śledczych to Łukasz był prekursorem w tej sytuacji. W toku śledztwa ustalono, że to 31-latek namówił swojego siostrzeńca. W zamian oferował mu wcześniej wspomniane 5 tysięcy złotych. Wszystko planował już od dłuższego czasu. Dobrze znał Michała. Pracowali w tym samym zakładzie. Spędzali ze sobą sporo czasu. Łukasz czasem wzbudził w nim zaufanie. Zaś wyjazd do Hiszpanii czy zakup motocykla był tylko pretekstem. W rezultacie Michał miał sporą ilość gotówki.
Łukasz był świadomy swojego postępowania. Celowo ściągnął go do Ustronia. 31-latek już od dawna miał wobec niego złe zamiary. Wiadomo, że w przeszłości miał konflikty z prawem. Jednak nie były to znaczące incydenty. Pracował, miał żonę i dziecko. Natomiast obracał się w podejrzanym środowisku i miał problemy finansowe. Obaj zostali zatrzymani w tymczasowym areszcie. Wkrótce sekcja wykazała, że zgon nastąpił w wyniku silnego uderzenia metalowym narzędziem w głowę. Zabezpieczono dodatkowe dowody, które wyraźnie wskazywały ich winę. Niedługo potem rozpoczął się proces, który trwał około 1,5 roku. Prokurator był przekonany, że zbrodnia była wcześniej dokładnie zaplanowana i przygotowana. I tutaj przytoczę słowa prokuratora. Jak wykazało śledztwo, starszy z podejrzanych większość skradzionych pieniędzy rozdysponował, a tylko niewielką część, 5 000 zł, przekazał Leszkowi J. Uważał również, że młodszy Leszek uległ wpływom Łukasza. Sąd miał pełną świadomość, że motywem ich działania była chęć zysku. Dodatkowo obaj przez kilka miesięcy czuli się bezkarnie. Łukasz nawet spotkał się z matką ofiary i obiecał jej pomoc w poszukiwaniach. Poza tym mężczyzna podczas śledztwa nie wykazywał skruchy. 23 października 2018 roku w Bielskim Sądzie Okręgowym zapadł wyrok. Oskarżeni Łukasz S. i Leszek J. zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Zastosowano również karę 2 lat pozbawienia wolności wobec Sebastiana K., który wcześniej złożył fałszywe zeznania. Mężczyzna ten miał zapewnić alibi Łukaszowi. Sąd stwierdził, że to Łukasz był głównym inicjatorem. Dopuścił się zabójstwa z rozbojem. Natomiast Leszek popełnił ten czyn w wyniku motywacji, która zasługuje na szczególne potępienie. Obaj mają też obowiązek uregulowania szkody przez zapłatę 31 tysięcy na rzecz rodziców Michała oraz zapłatę zadośćuczynienia wobec matki pokrzywdzonego po 100 tysięcy złotych. Wyrok nie był prawomocny. Nastąpiła więc apelacja. Kilka miesięcy później Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyrok dożywotniego więzienia wobec Łukasza S. Mężczyzna ten będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 30 lat kary. Natomiast wobec Leszka J. złagodzono wymiar kary na 25 lat pozbawienia wolności. Zmieniono również wyrok Sebastianowi K. Mężczyzna spędził w więzieniu rok. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Dajcie znać, co sądzicie o tej przykrej historii. Pamiętajcie, aby w komentarzach wyrażać się w sposób kulturalny. Moim zdaniem każdy z nas popełnia jakieś błędy. Błędy, które nas uczą i kształtują. Dlatego warto mieć dystans i rozsądek wobec różnych sytuacji czy osób. Przecież zdrowie i bezpieczeństwo jest bardzo ważne w naszym życiu. Pamiętajmy o tym. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę miłego i spokojnego tygodnia. Pozdrawiam i do usłyszenia.